Wybory samorządowe 2010. W studio gościmy przedstawicieli 5 komitetów. Są z nami pan Robert Sowulewski z PO, pan Grzegorz Gorlo z PiS, pan Ryszard Ołów z SLD, pan Andrzej Skalski z Bloku Samorządowego i pan Marek Buczyński z Komitetu Suwałki Wizja Gajewskiego. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Witam słuchaczy. To słuchacze dziś zadają pytania. Te pytania zebraliśmy, nagraliśmy i przedstawimy w takim razie. Nie tracimy czasu, przechodzę do pierwszego pytania. Proszę o pytanie numer 1. Ja mam pytanie do wszystkich kandydatów startujących w tegorocznych wyborach. Chodzi mi o parkingi w centrum Suwałk. Co oni zrobią, żebyśmy my wszyscy tutaj, mieszkańcy, mogli zaparkować, bo jest ogromny problem. Ja kończę pracę, chciałabym pojechać do centrum, zrobić zakupy i miałam gdzie zaparkować samochodu. Miałam zdarzenie, że próbowałam zaparkować i wcisnęłam się w jedno miejsce i niestety była stłuczka i teraz co oni wszyscy zrobią, żeby nam tutaj suwalczaninom polepszyło się pod względem parkowania samochodów i, a wiadomo, ich przybywa samochodów, przybywa ludzi. Gdzie my mamy wszyscy parkować? Proszę bardzo, pan Grzegorz Gorlo jako pierwszy kandydat z Komitetu Prawo i Sprawiedliwości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o parkingi, to jest tak, że my mamy plan przestrzennego zagospodarowania miasta i w terenie tego miasta my staramy się coś wkomponować. Generalnie za obecny stan odpowiada koalicja, która zarządzała i to jej koncepcja głównie została zrealizowana. Generalnie byliśmy przeciwko rozbudowy takich miejsc, na przykład jak budowa centrum Plaza w miejscu, w którym było. Tam było trzeba zrobić generalnie park, który byłby zaspokajał potrzeby naszych mieszkańców. Byliśmy przeciwko również przestrzennemu zagospodarowaniu i umieszczeniu na przykład Tesco w samym centrum Suwałk. To będzie powodowało tylko nagromadzenie ruchu i tak naprawdę destabilizację całego miasta. Jeżeli chodzi o sytuację parkingów, o te parkingi wszyscy musimy zabiegać. Generalnie też musimy być świadomi, że miasto nie ma wpływu na sytuację na osiedlach. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że czas na odpowiedź jest ograniczony do minuty. Proszę bardzo, pan Marek Buczyński z Komitetu Suwałki Wizja Gajewskiego. Pamięta pan pytanie? Tak. Pamiętam, tak krótkiej pamięci nie mam. Proszę bardzo. Na razie. Proszę państwa, parkingi w mieście, w centrum miasta to jest problem i już w tej kończącej się kadencji władze miejskie rozpoczęły działania, które zmierzały ku temu, by stworzyć te miejsca parkingowe. Jest taki teren w pobliżu Państwowej Szkoły Muzycznej. Tam jest, zostały w tym roku, na przełomie tamtego ubiegłego i obecnego roku, wyburzone tam takie opustoszałe budynki i w tym terenie w tej chwili tam będzie stworzone około 200 miejsc parkingowych. To znakomicie ułatwi znalezienie miejsca parkingowego w centrum miasta i myślę, że każde centrum handlowe, które powstaje w mieście, musi wybudować parkingi dla swoich potencjalnych klientów i wtedy bez tych miejsc parkingowych takie centrum nie może powstać. Pan Andrzej Skalski z Komitetu Blok Samorządowy, słuchaczka, pyta o parkingi, twierdzi, że w centrum Suwałk nie ma gdzie zaparkować. Proszę. I to pewno jest prawda. Wszyscy wiemy, jak jeżdżący samochodami, że zatrzymać się w centrum jest dosyć trudno. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak się intensywnie rozwinęła baza sklepów różnego rodzaju, gdzie dojeżdżamy i nic dziwnego, że miasta się nie da rozepchnąć. Ale myślę, że parkingi to jest tylko jak gdyby część tej sprawy, bo trzeba cały układ komunikacyjny troszeczkę szerzej na niego patrzeć i być może przy poprawianiu układu komunikacyjnego całego miasta, włącznie z obwodnicą, dopiero wtedy będziemy mówili, że są realne szanse. Te puste miejsca, które w tej chwili widzimy, to są jak gdyby do zagospodarowania i każdy uważa, że powinny tam być parkingi, jeżeli to jest wolne miejsce, bo widzimy, że na dziko wszyscy stawiają te samochody. Mamy w programie ten punkt rozbudowy komunikacyjną miasta i jeżeli dojdziemy, będziemy w Radzie, to na pewno te pomysły wykorzystamy. Jaki jest pomysł Platformy Obywatelskiej na zapewnienie parkingów w centrum Suwałk? Proszę bardzo, pan Robert Sowulewski. Oczywiście potwierdzamy problem, że tych miejsc parkingowych w centrum miasta jest zdecydowanie za mało. Dlatego w naszym programie jest wybudowa takiego parkingu w centrum miasta na kilkaset miejsc parkingowych. To jest, jeżeli chodzi o tę sprawę, priorytet. I na pewno w budżecie miasta takie pieniądze znajdziemy.
jeżeli dostaniemy się tutaj do Rady Miasta, będziemy wspierać tę inicjatywę. Ja bym też chciał poruszyć sprawę parkingów przyosiedlowych, bo uważam, że ta sprawa też wymaga większej uwagi. Tutaj wchodzi w grę tak naprawdę ściślejsza współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, czyli nadzór i współpraca, żeby te parkingi budować. Wiemy, że to jest w gestii spółdzielni mieszkaniowej, no natomiast znamy głosy z osiedli, że tak naprawdę tych miejsc parkingowych jest za mało i te parkingi powinny powstawać równolegle, oczywiście z parkingiem w centrum miasta. To samo pytanie do pana Ryszarda Ołowia z SLD. Panie redaktorze, proszę państwa, na pewno miasto nie rozwiąże w 100% miejsc postojowych, bo nie nazywajmy tego parkingami, tylko miejscami postojowymi, bo parking ma swoją definicję. To, co powiedział pan prezydent, to, co mówili przedmówcy, że powinniśmy najpierw stworzyć odpowiednią ilość miejsc postojowych osiedlowych, w osiedlach, przy budynkach mieszkalnych. Bo dotychczas projektowane były w innym systemie, przy innym założeniu, a w związku z tym, że każda rodzina prawie posiada po jednym samochodzie już na dzień dzisiejszy, to się będzie zwiększać, musimy część miejsc postojowych stworzyć w osiedlach mieszkaniowych. Jeśli chodzi o miasto, to nowi inwestorzy, to co było powiedziane, muszą zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc przy lokalach handlowych i innych usługowych.